4 kwietnia na Cieszyńskim Rynku miała miejsce 20. jubileuszowa akcja krwiodawstwa Zdaj Egzamin z Życia. Akcja krwiodawstwa dla maturzystów powiatu cieszyńskiego od 20 lat odbywa się na rynku. Adresowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich powiatu cieszyńskiego. Przede wszystkim dawstwo krwi promujemy, chociaż szeroko pojęte dawstwo, również dawstwo szpiku też tutaj ma znaczenie. W tym roku mamy pokazy i ćwiczenia pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczniów, wolontariuszy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ze Skoczowa. Mamy również możliwość wyrobienia karty EKUS z Narodowego Funduszu Zdrowia i promuje się również Akademia WSB, która zasponsorowała dla wszystkich krwiodawców pyszny bogracz. Aby zostać krwiodawcą, trzeba spełnić podstawowe wymagania. Jednym z warunków jest ukończenie 18 roku życia, ale trzeba być przede wszystkim zdrowym i wykazać taką chęć. Chęć podzielenia się tym, co nawet w najlepszych fabrykach na całym świecie nie jesteśmy w stanie wyprodukować, a co w niektórych wypadkach ratuje ludzkie życie. Cieszymy się, że też Ukraińcy zaczynają się do nas zgłaszać i chętni też mogą oddać u nas krew. Akcja Zdaj Egzamin z Życia zdaje egzamin w Cieszynie. Co do tego nie mają wątpliwości koordynatorzy wydarzenia. Ponad 1500 litrów krwi zostało zebrane przez te 20 lat akcji krwiodawstwa. No i kilka tysięcy osób brało udział w tych akcjach, właściwie ze wszystkich szkół średnich powiatu cieszyńskiego. Jeżeli ktoś nie zdążył wziąć udziału w tegorocznej akcji na rynku, może zrobić to w innych punktach. Ambulanse w Cieszynie są teraz okazjonalnie na jakichś akcjach. Codziennie od 7 można oddawać krew w punkcie krwiodawstwa w Cieszynie. Punkt ten mieści się w Szpitalu Śląskim. Wystarczy więc tak niewiele, aby uratować komuś życie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.